Świat to inaczej ludzkość, jak już o tym wspomnieliśmy ostatnio. I chciałbym przytoczyć kilka miejsc ze Słowa Bożego, gdzie świat jest przedstawiony jako ludzkość. Oczywiście miejsca z Biblii są liczniejsze niż te, które przytoczę, ale chciałbym wspomnieć o tych kilku, aby przedstawić nam właściwą perspektywę. Wy jesteście światłością świata, tak mówi nam Mateusza 5, rozdział 14, werset. Rola zaś to świat, jak mówi Mateusza 13, 38. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię, jak mówi Marka 16, 15. Jana 3,16 mówi, albowiem tak Bóg umiłował świat. Bóg tak umiłował świat. A także Rzymian 3, rozdział 19, werset, aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Również pierwszy list Jana, 4, rozdział, 1, werset, wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Tak, nie Mars, nie Jowisz, czy Saturn stały się areną Bożego dzieła pojednania, ale planeta Ziemia. To do naszego świata posłał Bóg swego jednorodzonego Syna, aby stał się naszym Zbawicielem. Podczas gdy stworzenie ukazuje Bożą moc, to wcielenie, życie i męczeńska śmierć Pana Jezusa Chrystusa objawia Bożą miłość. Dlaczego po upadku Adama Bóg nie zniszczył całkowicie rodzaju ludzkiego? Dlaczego nie uczynił tego w późniejszych wiekach, gdy Jego sprawiedliwość i chwała były znieważane przez ludzką nikczemność? Dlaczego Bóg zdecydował się raczej okazać miłość i zaoferował pojednanie? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania, bardziej pomocne niż nasz umysł, okazuje się nasze serce. Pełne czci uwielbienie stanie się dla nas czymś o wiele wartościowszym niż intelektualne poznanie. Gdy upadniemy przed Bogiem, przed Nim na kolana, to znajdziemy odpowiedź w tych trzech krótkich słowach. Bóg jest miłością. Jakże zdumiewające jest to, że rodzaj ludzki odrzucił tego jedynego, który wyszedł naprzeciw jego rzeczywistej potrzebie. Prawdą jest, że ludzie nie ignorowali Pana Jezusa Chrystusa wtedy, gdy ich uzdrawiał czy w cudowny sposób karmił. Chętnie przyjmowali Jego pomoc, często nie myśląc o tym, kim On jest, ani też o tym, że słusznie może rościć sobie prawo do ich życia. Ten stan nie uległ zmianie, jak wówczas, tak i teraz, świat go nie poznał. Czy zauważyłeś już, jak przyzwoici, cieszący się szacunkiem ludzie, szybko zmieniają temat, gdy powiemy im coś o Panu Jezusie Chrystusie? Wielu z nich uważa się za zbyt tolerancyjnych albo liberalnych, aby go odrzucić, więc po prostu go ignorują. W rzeczywistości jednak świat ludzi przeszedł od ignorancji do odrzucenia Chrystusa. Tłumy wykrzykiwały przed Piłatem, niech będzie ukrzyżowany. To jest powód dla potępienia człowieka. I chciałbym tutaj wspomnieć o kilku miejscach ze Słowa Bożego. Pierwsze z tych miejsc będę czytał z Biblii wydanej przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. Pierwsze z tych miejsc to jest pierwszy list Jana, rozdział 4, werset 14. A
A myśmy widzieli i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Także czwarty rozdział, werset ósmy. Kto nie miłuje, nie poznał Boga, gdyż Bóg jest miłością. Także Ewangelia Jana, rozdział pierwszy, werset dziesiąty. Ewangelia Jana 1:10. Na świecie był i świat przezeń uczyniony jest, a świat go nie poznał. Także Mateusza 27:22. Rzekł im Piłat: cóż tedy uczynię z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Rzekli mu wszyscy: niech będzie ukrzyżowany. Ludzie pójdą na wieczne potępienie, dlatego że odrzucili światłość i zbawienie dane od Boga, w pełni objawione w Panu Jezusie Chrystusie. Lament Jezusa Chrystusa, naszego Pana, nad Jerozolimą w niezwykle poruszający sposób wyraża odrzucenie Jego miłości. I o tym możemy przeczytać w Mateusza 23:37. O Jeruzalem! Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Zauważmy głęboki i patetyczny kontrast pomiędzy ja chciałem, a wy nie chcieliście. Jako chrześcijanie musimy zdawać sobie z tego sprawę, że będziemy dzielić to odrzucenie Chrystusa przez świat w takim stopniu, w jakim jesteśmy mu wierni i wydajemy świadectwo o prawdzie. Jednocześnie musimy sobie też uświadomić, że świat ludzi jest właśnie tym miejscem, w którym mamy być jego świadkami. Chociaż ludzie mogą nas odrzucać czy nienawidzić, ponieważ nienawidzą naszego Pana, my jednak w ujmujący i pełen miłości sposób powinniśmy wychodzić im naprzeciw, tak jak Pan Jezus, jak On to czynił. W tym właśnie względzie wielu chrześcijan ma trudność, dylemat. Jak mam pozostać oddzielonym od świata, będąc jednocześnie do Niego posłanym? Do jakiego stopnia powinienem okazywać przyjaźń niewierzącym? Z jednej strony Słowo Boże zachęcające do świadectwa wzywa nas do zaangażowania. Można sparafrazować te zachęty: bądź wśród ludzi, idź tam, gdzie są ryby, nie bądź jak Szymon Prosta, który łowił w wiadrze i tym podobne. Z drugiej zaś strony książki na temat oddzielenia i chrześcijańskie kazania na temat separacji biblijnej ostrzegają nas przed utrzymywaniem kontaktów z tym światem. Nie łącz się z niewierzącymi, bo się pobrudzisz, skalasz i splamisz. Niech będą dla ciebie ostrzeżeniem ci, których zwiodły świeckie przyjaźnie i tym podobne. Który z tych dwóch punktów widzenia powinniśmy przyjąć? Oczywiście obydwa. Trudności i nieporozumienia powstają bowiem wtedy, gdy któryś z nich prowadzi nas do skrajności. I zauważ, że Pismo Święte uczy cię moralnego i duchowego odłączenia, a nie fizycznej separacji. Nikt w tym świecie nie był tak oddzielony od grzeszników, jak nasz błogosławiony Pan Jezus Chrystus. Jednakże któż bardziej niż On miał do czynienia z różnego rodzaju grzesznikami? Faryzeusze mieli rację, oskarżając Go, że przyjmuje grzeszników i z nimi jada. Tak, to prawda, widzimy Pana Jezusa Chrystusa, będącego razem i rozmawiającego z kobietą przy studni w Sychar i z celnikami w domu Lewiego. Jest też na weselu w Kanie Galilejskiej, gdzie objawiają swoją chwałę, przemienia wodę w wino, lecz ten kontakt z grzesznikami nigdy go nie skalał ani nie sugerował, że toleruje on grzech.
Pan nigdy nie akceptował szarego środka, ich grzesznego życia, ale zawsze wskazywał im na potrzebę pokuty i przebaczenia. Co więcej, nawet wówczas, gdy przebywał pośród grzeszników, jego oddzielenie od świata jako sfery dominacji szatana było całkowite. Całkowite. Zachwyca nas jego odpowiedź na propozycję szatana, gdy ten oferował mu wszystkie królestwa tego świata. Pan Jezus powiedział: idź precz, szatanie, albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokładać pokłon oddawać będziesz i tylko Jemu służyć będziesz. Tak poucza nas Mateusza 4 rozdział 8 od 8 do 10 wersetu. Mając na uwadze wezwanie Pana Jezusa Chrystusa, by iść na świat i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, powinniśmy i my świat ludzi traktować jako sferę naszego świadectwa. Pamiętając, że Bóg uczynił nas ambasadorami Chrystusa i powierzył nam słowo pojednania, kierowani łaską powinniśmy brać przykład z naszego Pana Jezusa Chrystusa i szczerze starać się o moralne oddzielenie, a nie fizyczne odseparowanie. Tak, moralną separację biblijną, a nie fizyczne oddzielenie. Mówiąc o różnicy pomiędzy separacją a oddzieleniem, chciejmy nieco głębiej wniknąć w ten temat. Jeśli jestem moralnie odseparowany, oddzielony od ludzi tego świata, to nie będę naśladował ich stylu życia, celów i motywów, a utrzymywał jedynie przyjacielskie i społeczne kontakty, by dotrzeć do nich z Ewangelią. To znaczy chodzenie duchową wąską ścieżką i wymaga codziennej zależności od Boga. Z drugiej strony zwykłe fizyczne odizolowanie może zostać stosunkowo łatwo osiągnięte i to nawet bez prawdziwego moralnego oddzielenia. Znamy z pewnością ze swojego otoczenia chrześcijan, którzy właściwie mają mały kontakt z niewierzącymi ludźmi, a pomimo tego są na wskroś światowi. Światowi w swym postępowaniu, światowi, gdy chodzi o priorytety, światowi, jeśli chodzi o ekstrawagancki styl życia. Uchwycili się drabiny sukcesu i pną się po niej w taki sam sposób, jak czynią to ludzie niewierzący, fizycznie odizolowani. Fizyczne odizolowanie wydaje się jedyną rzeczą, która oddziela ich od bezbożnego świata. Pozycja chrześcijanina jako świadka Chrystusa we wrogim mu świecie może być przyrównana do sytuacji, w jakiej znajduje się nurek głębinowy, nie będąc wyposażony w sprzęt do samodzielnego oddychania. Jest całkowicie zależny od przewodu łączącego go z łodzią nad nim. Znajduje się on w obcym mu środowisku, aby wykonać określone zadanie. Jest tam tylko przez określony czas. Nie ma żadnych możliwości samodzielnego przetrwania. Jest całkowicie zależny od tlenu dostarczanego mu z góry przez rurę. Gdy wykona zadanie, powraca do właściwego mu środowiska. Bóg pozostawił nas w tym świecie z zadaniem do wykonania. Wybrał słabe i pogardzane narzędzia, by zwiastowały Ewangelię. Lecz wkrótce zabierze do swego domu tych, którzy reprezentowali go w tym świecie. Cóż to będzie za wspaniały dzień chwały, gdy wszystkie dzieci Boże zostaną wzięte z tej ziemi i przeniesione do właściwego im środowiska, aby przepełnionymi radością sercami chwalić swego Pana. Warto i należy dodać, że ludzkość stała się również sferą działania fałszywych nauczycieli, fałszywych proroków, zwodzicieli i antychrystów. Im więcej studiujemy drugą połowę nowotestamentowych listów, tym mniej zaskoczeni jesteśmy nagłym wzrostem fałszywych religii i kultów. Nie odczuwamy radości ani zadowolenia z faktu, że Bóg przewidział odstępstwo w czasach ostatecznych.
Świadomość tego sprawia raczej, że znajdujemy pokój w Bogu, pokój w Nim. Nie ma wydarzeń poza Jego kontrolą, chociaż może nam się wydawać, że jest inaczej. Pociesza nas jednak fakt, że Bóg nie będzie zawsze zezwalał na zwodzenie i nieprawdę. Obecne działanie tajemnicy nieprawości wkrótce się zakończy, a Pan Jezus ustanowi wspaniałą erę, gdy ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze, w momencie, gdy po pochwyceniu, po 7 latach ucisku, gdy Pan Jezus wróci na ziemię i ustanowi na ziemi nowe przymierze, wtedy się to wypełni. I kilka miejsc, które chciałbym przeczytać ze Słowa Bożego, jest następujące. Pierwsze z nich to Izajasza 11:9. Czytam oczywiście z Biblii, to jest całego Pisma Świętego, wydanego przez brytyjskie i zagraniczne Towarzystwo Biblijne. Izajasza 11:9. Izajasza 11, rozdział 9, werset. Nie będą szkodzić ani zabijać na wszystkiej górze mojej świętej, bo ziemia będzie napełniona znajomością pańską, tak jako morze wodami napełnione jest. Także drugi fragment to będzie Ewangelia Jana, 14, rozdział 3, werset. Jana 14:3. I gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jest i wy byli. Także Jana 17, rozdział od 14 do 24. Jam dał im słowo Twoje, a świat miał ich w nienawiści, dlatego że nie są ze świata, jako i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, ale abyś ich zachował ode złego. Ze świata nie są, jak ze świata ja nie jestem. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje prawdą jest. Jakeś Ty mię posłał na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I za nich ja poświęcam siebie samego, aby i oni poświęceni byli w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, lecz i za tymi, którzy przez słowo ich uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie. Aby i oni w nas jedno byli. Aby świat uwierzył, żeś ty mię posłał. A ja chwałę, którąś mi dał, dałem im, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich i ty we mnie, aby byli zupełnie jedno. I żeby poznał świat, żeś ty mię posłał i żeś ich umiłował, jakeś i mnie umiłował. Ojcze, chcę, aby i ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którąś mi dał, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Także 2 Koryntian 5:19. I 20. Ponieważ Bóg w Chrystusie z sobą samym świat pojednał, nie poczytując im upadków ich i położył w nas słowo pojednania, przetoż w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby Bóg upominał przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. A także Marka 16:15.
I rzekłem im, idąc na wszystek świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. A także Mateusza 9:10. Mateusza 9, rozdział 10, werset. I stało się, gdy Jezus siedział u stołu w domu jego, że oto wielu celników i grzeszników, przyszedłszy, usiadło z Jezusem i z uczniami jego, co widząc faryzeusze, rzekli uczniom jego, czemuż z celnikami i grzesznikami je nauczyciel wasz? A Jezus, usłyszawszy to, rzekł im, nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają. Idźcie tedy i nauczcie się, co to jest. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, bo mnie przyszedł zzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do upamiętania się. Także Łukasza, 15 rozdział, 2 werset. Łukasza, 15:2. I szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. A także Ewangelia Jana, 15 rozdział, 15 rozdział, 18-19 werset. Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie pierwej niżeli was miał w nienawiści. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Lecz że ze świata nie jesteście, ale ja was wybrał ze świata, przeto świat was nienawidzi. Dlatego widzimy, że Słowo Boże nam jasno stawia wskazania. Także musimy te wskazania szczerze, z pełnego oddania serca przyjąć. Niech Bóg ci błogosławi. Jeśli jeszcze nie uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa, to uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, abyś był zbawiony. Tak, musisz uwierzyć w Pana Jezusa, abyś był zbawiony. Zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków. Na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za grzechy wszystkich ludzi. I tutaj możesz z pełnym przekonaniem przyjść do Pana Jezusa, uwierzyć w Pana Jezusa, uwierz w Pana Jezusa, a przestań wierzyć w siebie. Uwierz Panu Jezusowi, przestań wierzyć sobie, co do zbawienia, co do życia wiecznego. Zaufaj Panu Jezusowi Chrystusowi, przestań ufać sobie, co do wiecznego zbawienia, co do życia wiecznego. Tylko życie wieczne możesz dostać przez uwierzenie Panu Jezusowi Chrystusowi, ponieważ na podstawie własnych uczynków nie dasz rady swojego życia zachować. Każda dusza, która grzeszy, umrze, mówi Stary Testament. A więc zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków, gdyż uczynków nie jesteś w stanie wypracować. Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi. Uwierz Jezusowi. Zaufaj Jezusowi Chrystusowi. Bo tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. List do Hebrajczyków mówi, że ten, kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć Bogu. Musi uwierzyć, że Bóg istnieje i że przyjmuje wszystkich tych, którzy Go szukają. Więc uwierz w Pana Jezusa i wtedy będziesz zbawiony raz na zawsze, nieutracalnie. Zbawienie jest wieczne, niezależne od uczynków zbawianego, a całkowicie zależne od doskonałego dzieła Pana Jezusa Chrystusa. Niech Bóg ci błogosławi.